W jednym z poprzednich filmów stworzyliśmy model zmienności maksymalnych temperatur dziennych uśrednionych w skali wieloletniej. Był to model temperatury jako funkcji dni po 7 stycznia, czyli na wykresie dzień 0 to dzień 7 stycznia. Ale w tamtym filmie nie skończyliśmy całego zadania, nie odpowiedzieliśmy na pytanie, ile dni po 7 stycznia będzie pierwszy dzień wiosny, w którym temperatura dzienna osiągnie 20 stopni Celsjusza. I wspomniałem w tamtym filmie, żebyście byli ostrożni, bo chodzi tu o pierwszy dzień wiosny, w którym temperatura osiągnie 20 stopni. A jest to dlatego ważne, że w ciągu roku są dwa takie dni, kiedy temperatura osiąga 20 stopni. Jeżeli tu na osi pionowej mamy 20 stopni Celsjusza, to zauważcie, że tego dnia maksymalna temperatura dzienna wynosi 20 stopni i tego dnia. Również maksymalna temperatura dzienna wynosi 20 stopni, który z tych dwóch dni jest dniem wiosennym? Wiemy z treści zadania, że 7 stycznia w Santiago jest lato. Santiago leży na południowej półkuli, więc lato jest wtedy, kiedy u nas na północnej półkuli jest zima. Jaka pora roku następuje po lecie, bez względu na to, na której jesteśmy półkuli? Po lecie będzie jesień, potem zima. Potem wiosna i po wiośnie kolejne lato. Z tego wynika, że szukamy tej wartości, a nie tej. Ten dzień przypada na jesień. Obydwa te dni to pierwsze dni, w których maksymalna dzienna temperatura przekracza 20 stopni. Nas interesuje dzień wiosenny. Zwróćcie uwagę, że nie chodzi o pierwszy dzień wiosny. Tylko o pierwszy dzień wiosny, w którym temperatura przekracza 20 stopni. Szukamy pewnego wiosennego dnia, w którym temperatura przekroczyła 20 stopni. Skorzystajmy z naszego modelu i spróbujmy poprzekształcać wzór funkcji, który otrzymaliśmy poprzednio. Interesuje nas temperatura 20 stopni Celsjusza i zgodnie z tym wzorem jest to równe 7,5 razy cosinus 2pi. Przez 365 razy liczba dni po 7 stycznia i plus 21,5. Możemy odjąć od obydwu stron 21,5, po lewej otrzymamy minus 1,5, po prawej skopiujemy to, żeby było szybciej. Podzielimy teraz obydwie strony przez 7,5. Chcemy jako etap pośredni wyznaczyć z tego równania kosinus. A potem po kolejnych przekształceniach ostatecznie wyznaczyć d. Kiedy będziemy już mieli po jednej stronie równania kosinus, zrobimy małą przerwę i zastanowimy się nad kolejnym krokiem przez 7,5 i tutaj przez 7,5. Do tego chyba nawet nie potrzebujemy kalkulatora, bo 15 razy 5 to 75. 1,5 razy 5 to 7,5. Czyli to jest minus 1 piąta, albo możemy zapisać, że jest to minus 0,2. Równe jest cosinus 2pi przez 365 razy d razy liczba dni po 7 stycznia. I teraz musimy być bardzo ostrożni, bo zastosowanie na ślepo funkcji odwrotnej do kosinusa, bez głębszego zastanowienia, może spowodować kłopoty. Musimy zastanowić się, o którym kącie mówimy. Pamiętajcie, że chcemy, żeby argument funkcji cosinus nie zwrócił nam tej wartości, tylko tę wartość. Żebyśmy byli pewni, że wiemy o co chodzi, posłużmy się po raz kolejny okręgiem jednostkowym. Ja to robię zawsze, kiedy mam wątpliwości, zwłaszcza kiedy chodzi o tzw. funkcje cyklometryczne, czyli funkcje odwrotne do funkcji trygonometrycznych, do sinusa, cosinusa itd. A już na pewno wtedy, kiedy w zadaniu jest jakiś kontekst i nie można na ślepo zastosować samych obliczeń. Okrąg jednostkowy, czyli promień 1 i środek w początku układów współrzędnych, i punkt początkowy, czyli 7 stycznia, to na okręgu jednostkowym ten punkt, tutaj jest lato, potem kiedy mijają kolejne dni, argument kosinusa jest coraz większy, kąt rośnie, przemieszczamy się dookoła okręgu, tutaj mniej więcej będzie jesień, dalej zima i ostatnia pora roku wiosna. I chcemy znaleźć kąt, którego kosinus będzie wynosił minus 0,2. Tu jest minus 1, minus 02 jest w jednej piątej odległości od zera, czyli tutaj minus 0,2. I zauważcie, że są dwa kąty, których cosinus wynosi minus 0,2. Ten kąt i ten kąt. Ten drugi kąt możemy też potraktować inaczej. Do jego końcowego ramienia możemy dotrzeć z drugiej strony. Wtedy będzie to kąt ujemny, a dodając do niego 2pi, czyli wykonując pełen obrót, przeniesiemy się do kolejnej wiosny w kolejnym roku. No i wiadomo, że chodzi nam o tę wartość, bo tutaj jest wiosna. Gdybyśmy na ślepo zastosowali arkus cosinus z minus 0,2, to z obliczeń otrzymalibyśmy ten kąt. Łatwo to sprawdzić przy pomocy kalkulatora. Kosinus do minus pierwszej, czyli arkus kosinus, z minus 0,2 to 1,77. Tutaj jest 0, tutaj jest pi, czyli 3,141592, a ta wartość to 1,77. To trochę więcej niż połowa pi. Taki kąt otrzymaliśmy z obliczeń. Jego wartość to w przybliżeniu 1,77. Radiana. Ale my nie chcemy tego kąta, my chcemy ten kąt. Jak to obliczyć? Możemy od kąta pełnego 2pi odjąć 1,77 ten kąt to 2pi minus 1,77. I tak zróbmy 2 razy pi odjąć tę wartość, czyli wynik poprzednich obliczeń i otrzymujemy 4,51. Upewnijmy się, że o ten wynik nam chodzi. Musi to być liczba pomiędzy pi i 2pi. 2pi to 2 razy 3,14,15,92, czyli 6,28 i coś nam dalej. Pi to 3,14,15,92. A ta liczba mieści się między nimi, między pi i 2pi. Jest ok. Ale to nie koniec zadania. To tylko miara kąta. To argument, który musimy podstawić tutaj, żeby otrzymać minus 0,2. Ale nas interesuje liczba dni. 2pi 365 d musi się równać tej liczbie 4,511. Zapiszmy to. Ta wartość w przybliżeniu jest równa 4,511, czyli 2pi przez 365 razy liczba dni po 7 stycznia jest równe w przybliżeniu 4,511. Żeby otrzymać d, musimy pomnożyć obydwie strony razy odwrotność współczynnika przy d, czyli razy 365 przez 2pi. 365 przez 2pi. To się skróci. Skorzystajmy z kalkulatora. Wynik poprzednich obliczeń razy 365 podzielone przez 2pi. I otrzymujemy... Jeżeli zaokrąglimy do całego dnia, to otrzymujemy 262 dzień po 7 stycznia. Pierwszy dzień wiosny, w którym temperatura dzienna osiągnie 20 stopni, to 262 dzień po 7 stycznia. I zadanie rozwiązane.